Zgromadziliśmy się po to, żeby dokonać tego ważnego aktu i podpisać umowy z państwem, w jakim zakresie rzeczowym będziemy współpracowali przy tej Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Myślę, że wszyscy wiemy i mamy świadomość, jak to jest ważny, istotny problem z punktu widzenia komunikacji. Od Przeworska do Dębicy, od Kolbuszowej do Strzyżowa, przez oczywiście ważny węzeł komunikacyjny, jakim stolica Podkarpacia, czyli Rzeszów, będzie nas ten cały, że tak powiem, projekt wiódł. Że z tym już nie ma żartów i 550 milionów złotych, największy projekt, jaki w ogóle kiedykolwiek realizowaliśmy w samorządzie województwa podkarpackiego, staje się faktem. Świadczy też moment, że dokonaliśmy już rozstrzygnięcia przetargowego, jeżeli chodzi o tabor kolejowy. Jest wybrany wykonawca, są rozstrzygnięcia, są podpisane umowy, także tu już naprawdę klamka zapadła i możemy tylko w jedną stronę oczywiście się z tym projektem udawać. To nie jest przymus, to jest potrzeba i dlatego tak bardzo liczymy na współpracę z samorządami. Będzie kilka rzeczy nowych, kilka rzeczy takich innowacyjnych na miarę tego transportu. Przypomnę, że jest jeszcze wiele projektów, które towarzyszą temu projektowi, prawda? Bo całe centrum przesiadkowe w Rzeszowie, całe różnego rodzaju bezkolizyjne przejścia, tak jak na przykład w Łańcucie, to wszystko temu będzie oczywiście służyło. Z punktu widzenia administracji rządowej oczywiście pewnie będzie trochę pracy w związku z tym, że jest kilka zupełnie nowych rozwiązań, które będą wymagać pozwoleń. Ale cieszymy się na to w kontekście rozwiązania dużych problemów, które stworzenie Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej uczyni. Przede wszystkim mamy nadzieję, że wpłynie to bardzo korzystnie na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w samym Rzeszowie. Stolica województwa rządzi się zawsze swoimi prawami i tutaj wszyscy przyjeżdżają po to, żeby pracować. Szybka komunikacja dokonana dzięki kolei aglomeracyjnej usprawni dojazd i wyjazd po tę pracę w mieście wojewódzkim. Podmiejska kolej aglomeracyjna to jest koszt razem z taborem $0,5 miliarda złotych, prawda? Tak wielkie projekty, wymagające też no, trudnych prac takich merytorycznych, projektowych, nie robi się w krótkim czasie. Bardzo dobrze, że przy tych projektach jest współpraca wszystkich, zarówno z poziomu rządu, parlamentu, ale też i samorządu tu wojewódzkiego i samorządów gminnych, powiatowych. To razem wszystko spowoduje, że odpowiemy skutecznie na oczekiwanie społeczeństwa, którzy oczekują od nas, od polityków, żeby problemy rozwiązywać, a problemem głównie Rzeszowa i okolic są problemy komunikacyjne. W obszarze od Kolbuszowej po Strzyżów, od Przeworska po Dębicę, gdzie będzie w sumie blisko 20 przystanków, na których będą mogli pasażerowie wsiadać i wysiadać, na nowoczesnych peronach, zmodernizowanych dworcach, gdzie będą mogli zostawić samochód czy rower i podróżować. Ta sytuacja zmieni, odkorkuje dużą aglomerację rzeszowską, ale też zdecydowanie poprawi naszą jakość powietrza, gdyż mniej samochodów będzie musiało tutaj wjeżdżać i mniej terenu będziemy musieli poświęcać na budowanie coraz większych parkingów, żeby móc poprawić dostępność do wszystkich ważnych instytucji, które już funkcjonują i te, które budują się w Rzeszowie i w okolicach. Przeżywamy wielką radość, bo nasze wspólne marzenia o budowie Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej zaczynają się urzeczywistniać. Nie byłoby tego ważnego przedsięwzięcia, gdyby nie bardzo udana współpraca samorządu województwa podkarpackiego z samorządami miast i gmin. I chcę w imieniu samorządowców bardzo serdecznie podziękować na ręce pana marszałka za podjęcie się tego trudu lidera, bo wiemy, że to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Tworzenie Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej przesuwa nasze miasto, nasz region Podkarpacie do regionów, gdzie funkcjonują duże miasta, gdzie funkcjonuje kolej aglomeracyjna jak w Trójmieście, jak w Poznaniu, jak w wielkich miastach i poprawia dostępność miasta centralnego z otoczeniem. Jest to nowa szansa na nowe miejsca pracy, na poprawę funkcjonalności.